Cześć, siłanko, z tej strony Ludzyka TV, witam was serdecznie w kolejnej reakcji na kanale na naszym Aleszem Prod Fast Red Bull Fast Fast Red Bull 64 Bars. Jest 15:23 w momencie nagrywania dopiero, bo dzisiaj trochę pospałem. Wczoraj spałem 5 godzin, dzisiaj musiałem odespać TV, sorry za to. Jak widzicie, ogoliłem się, trochę mi włosy urosły. Dajcie znać, jak myślicie, czy wyglądam lepiej, czy gorzej niż kiedyś, czy lepiej jak łysy jestem i wyglądam jak żul, czy lepiej teraz, zadbane TV. Sprawdźmy sobie, jak to brzmi, jak na razie był szpaku, był soku, cokolwiek nie było na kanale, bo nie wiedziałem, że to wyszło, nikt mi nie pisał o tym. Sprawdzimy sobie, dużo osób mi pisało na Instagramie, dawaj, nagraj, to nagrywam. Wjeżdżamy z tym, zobaczymy sobie, jak to wszystko brzmi, jak to wszystko płynie. No i co mogę powiedzieć? Jestem mega ciekawy, mnie jarają takie studyjne rzeczy mega. Ja go mega mam zajawkę na takie rzeczy, jakieś freestyle, nie freestyle, barsy, nie barsy. Powinno być więcej tego w Polsce, bo w Ameryce tego jest bardzo dużo od dawna. I fajnie, że w Polsce ktoś taki jak Red Bull wierzy z taką inicjatywą i robi takie rzeczy, więc shoutout dla nich. I co, sprawdźcie sobie, jak to brzmi, dać suba, lajka i komentarz, jak mnie lubicie. Jedna dziewczynka nie dała tego i ma teraz 7 lat, dobra. Pokaż mi to! Co, to jest jakieś dziecko, które dostaje z kija samplowane MP3 type shit? What the fuck? Proces tej drogi narzuca za dużo presji. Przygotuj się na to, że narzucę dużo treści. Szem jak Black Mirror, nie pękasz koja na sesji. Twoje ty... Ej, czyli to będzie refleksja type shit. Ej, ale nie ma tatuażu na twarzy jeszcze, Aleszen. Nie ma tatuażu na twarzy, czyli to było nagrywane więcej niż... Nie wiem, z 4 dni temu. Co myślicie w ogóle o robieniu tatuaży na twarzy? Według mnie to jest totalnie głupo... Nie, żartuję. To był test na prawdziwego widza. Jeśli myślałeś, że serio tak powiem, to jesteś głupi i mnie nie oglądasz, bo ja tak szczerze propsuję takie życie chwilą i robienie jakichś takich, wiesz, crazy rzeczy. Ja na przykład, nie wiem, miałbym dziewczynę Anastazję i zrobiłem sobie tatuaż na plecy. Anastazja, ty kurwo. To wtedy bym się cieszył z tego momentu i bym powiedział, ale dojebałem. Olek rozpierdala na scenie, zrobi sobie Aleszena na pamiątkę na twarzy. I on też o tym mówi, że to zrobi na setki dróg, chyba to było u Rusiny, że zrobi z tatuaży na twarzy i się zrobił. No i kurwa essa, nie? Szara dla niego, nie? Szacun za to. Gotuj się na to, że narzucę dużo treści. Szem jak Black Mirror, nie pękasz koja na sesji. Twoje typy są niepewne, skocz na centrum po Mensi. Syntetyczny styl długimi, dzikimi ścieżkami zaprowadza tam, gdzie normal typu raczej nie ma wstępu. Syberyjski chud jest na mnie, muszę robić tylko ogień. Na tej drodze na bank nie obejdzie się bez lęku. Scena pojebanie nudna, jeden w kółku. Ej, fajne, no i się takie... Hop, jakby jumping on dick type shit, you know what I'm saying, like. Dogie, na tej drodze na bank nie obejdzie się bez lęku. Scena pojebanie nudna, jeden w kółko, ten sam sezon. Mogę słuchać ich do końca tylko żeby z dźwięku. Trochę słabo, że sam nieraz wyjebałem się próbując coś odmienić w tej stodole kilka razy z rzędu. Wyjebałem się kilka razy próbując, no ale to jest właśnie ważne. To jest właśnie ważne, co nie, że... trzeba próbować tak naprawdę, bo zauważcie, ile raperów jest w stagnacji teraz i cały czas mają zakutą głowę na jeden styl. Oni się nie wypierdalają oczywiście, mają swoich 10 fanów, których ich słuchają, jednakże z dnia na dzień jest ich coraz mniej, bo już im się nie chce ich po prostu słuchać. A to, że ktoś hejtuje twoje rzeczy, ale cały czas rozwija się artystycznie, to jest właśnie w tym ważne, żeby nie mieć takiej stagnacji. Zobaczcie, ile w Polsce jest raperów, którzy klepią jakieś proste bity i tą samą tak naprawdę nawijkę i te same flow od lat. I po prostu oni po prostu gdzieś tam giną, nie? W tych czasach. A jeśli ktoś kmini, ktoś robi jakieś ruchy, coś, dostosowuje się do systemu. No może nie dostosowuje się do systemu, bo raczej taka muzyka jest antysystemowa, co nie? Ale po prostu jeśli ktoś biegnie z czasem i jakby cały czas kmini nowe rzeczy, to jest problem. To, że się wyjebałeś, ważne jest to, że wstałeś, nie? Ile razy, kurwa, ktoś musiał słuchać Cartiego, Cheeta, bez hihihaha, a patrzcie, gdzie są teraz, wiecie o co chodzi, że jakby... You need to like explore yourself to explore the music and shit, you know what I'm saying, bro. To bo, że sam nieraz wyjebałem się próbując coś odmienić w tej stodole kilka razy z rzędu. Inny rodzaj bólu we mnie, nic już mnie nie zrani. Trochę krzywy deal miał wspomóc, mógł zabić. Stos napalonych fanek, tylko muza między nami. Jestem tylko muza między nami, nie, no way. Znowu o mnie, ja pierdolę. Ale dojście do takiego momentu twardego skurwysyna, że już tak dużo przeszedłem w życiu, że teraz jest naprawdę bardzo ciężko, żeby coś ci ruszyło. Jakby czuję go w chuj, bo ja mam podobnie, że... Naprawdę, jak ktoś coś gada o mnie, albo coś gada, coś pisze, coś jest kurwa, to tak bardzo w chuje, nie? Tak szczerze, tak mało rzeczy mnie rusza, że jeśli już dojdziecie do takiego momentu w życiu, gdzie po prostu przeszliście tak wiele, że mało co jest was w stanie ruszyć, to bro,
po prostu wygrywasz wtedy, nie? Ale on o tym mówi, ja mówię to o tym wam tak samo, żebyście o tym pamiętali, że jak teraz jesteście w gównie i nie wiecie, co będzie jutro, nie wiem, płaczecie po tym, że wasza dziewczyna poszła z Piotrkiem, kurwa, z trzeciej B do, na tego, na studniówkę czy na inne gówno, to w sumie chuj w nią i chuj w tego Piotrka, nie? Bo jakby stanie się to drugi raz, to już będziesz wiedział, że po prostu nie byli tego warci, nie byli ciebie warci, nie? Więc kurwa, ez... Jak się wytil, miało wspomóc, mogło zabić. Stos napalonych fanek, tylko muza między nami. Jestem dobrze pojebany z każdym rokiem w większej skali. Switch! Klaskanie kutasem o dupę, zajebij teraz, pa. Jestem dobrze pojebany z każdym rokiem w większej skali. Sześć terwersów, sześć chciałem gieszen. Bardziej rady niż nigdy. Run it back. Cztery wersów, sześć chciałem gieszen, bardziej ready niż nigdy. Forma przelewa, od kiedy zmieniłem ten jebany temat, co niszczył. Zjadamy scenę nowością ze smakiem, bo apetyt non stop jest wilczy. Pierdolę standardy rapowe, choć nie powiem, portfel mi przytył. Ogromna jest mapa i robiąc ten projekt dla celu. To mi się tak podobało, to wejście, kozak, to wejście było goated, fuj. Ale co on tam nawinął, bo to był jeden wers fajny. Temat, co niszczył, zjadamy scenę. A, że gratulacje staying sober, wiesz co chodzi, że nie wierzę tego syfu jebanego, który go niszczył i rozpierdala, tylko you know, like, jest sober, nie? Dlatego napiję się trochę linu dla was, nie? Lindy shit. Ja pierdolę, kto dał się wkręcić, pisze jeden, tak naprawdę to jest rockstar z wodą gazowaną z soda streama, nie? Ja pierdolę, ale beka. Nowością ze smakiem, bo apetyt non stop jest wilczy. Pierdolę standardy rapowe, choć nie powiem, portfel mi przytył. Ogromna jest mapa i robiąc ten projekt dla całego Bytomia, shoutout, tu ludzie się gubią jak sianowka. Shoutout Bytom, grałem tam w hokeja x lat, Bytom jest obok mnie w ogóle, nie wiem, 10 minut na rowerze, może z 5 nawet. Więc shoutout dla Bytomia, mam tam dużo ziomków, grałem tam w hokeja. Shoutout Bytom i shoutout Duda Śląska, nie? Ogromna jest mapa i robiąc ten projekt dla całego Bytomia szarał. Tu ludzie się gubią jak siano w kasynie i nie będę kłamał. Na sześć tych wersów jebania w wawełnę to niezłą aferę poskładałbym. Wiem co chcecie co weekendym. Brudny śnieg i litrami lin. Lot długi jak numer win. Jak zacząłem rapować to najbliższy ziomal powiedział mi skończ rapować. Teraz ten sam ziomal buja się do tego jak chory na tyki u neurologa. No ale to jest to, no jak macie ziomka albo jak macie kogoś w swoim otoczeniu, który wam mówi: no ja naprawdę, ja odsiewam takich ziomków, nie? Jak macie wizję życiową, jak macie wizję na przyszłość, znaczy wiecie, to też zależy od jakby relacji w ogóle wszystkiego, nie? Ale jak dochodzicie do momentu, że ktoś jakby wątpi was i wątpi waszą wizję i daje znaki takie, że się podśmiechuje czy coś, bo dopiero zaczynacie, no tak szczerze chuj mu na zęby i jakby trzeba go odciąć życia, no to jest proste. Ja totalnie jakby usuwam ludzi z życia już at this point, że jak ktoś coś mi zrobi źle, no to po prostu go albo blokuję, albo usuwam, albo nie gadam z nimi, mam wyjebane, jakby... Już nauczyłem się w życiu, żeby nie dawać drugich szans, więc jeśli ktoś mi zajdzie za skórę, to po prostu go wypierdalam do spamu i mam wyjebane co. Nie wiem, czy to jest bardzo takie toksyczne, czy nie, ale ja myślę, że to jest po prostu najlepsze, bo już nie trujesz się głowy i po prostu go next, nie wiesz co chodzi. Ziomal powiedział mi skończ rapować. Teraz ten sam ziomal buja się do tego jak chory na tyki u neurologa, młody zobacz. Życie przewrotne jak na ośce towar. Omal od niego nie jebłem ponad do czarnej rzeki. Jaki losy teraz ze studia na studio, przy studio na studio. Robię co rano i robię za późno, by spalał się diesel jak kolejną rundę jedziemy przez miasto bez celu. Jebać frajerów i każdego typa co równa się zeru. Kolejny wers ma mi... Dobre, nie? Równa się zeru? Tak się mówi czy nie? To chyba kurwa po, nie wiem, po chińsku powiedział. Ale chyba się tak mówi, nie wiem. Równa się zeru? Chyba tak się odmienia w sumie, ty. Równa się zerowi? Równa się zero? Nie wiem w sumie, ale to mam tak szczerze. Tak tylko gadam, żeby gadać, nie? Równe jedziemy przez miasto bez celu. Jebać frajerów i każdego typa co równa się zeru. Kolejny wers ma mi za dużo gniewu. W sumie bez niego to nie miałbym tekstu. Licz na przegraną jak w chórwiz na wejściu, nie? Cały real czas chodzi o pieniądze. Na szare dni mijają miesiące. Diamenty chcemy mieć pieniądze. Nie no, ale beat jest twardy, ale on też fajnie jakby się dostosowuje do tego, że tak. Takie schodki, nie? O tych schodkach wam często mówię. Nie chodzi o mata schodki jak coś debile, tylko o schodkowe nawijanie. Ale no, lubię to. Cały czas chodzi o pieniądze. Na szare dni mijają miesiące. Diamenty chcemy mieć pieniądze. Wiosny choć trochę jak Beyoncé. Wszyscy idą po nie galopem, bo dobrobyt jedno zajawa drugie i rozrywać grę równa się punk. Shoutout dla matki co kuma slang. Trochę shoutout, ale co ja miałem powiedzieć jeszcze, że mieć wiosny jak Beyoncé
to od razu mi się przypomniało, czy wzięlibyście 1 000 000 zł, czy kolację z Jay-Z, nie? To pytanie dla was, tak szczerze. Ja nie wiem, co z tym chodzi, nie? Ale Beyoncé to żona Jay-Z, nie? Więc shout out. Chcemy mieć pieniądze, wiosy choć trochę jak Beyoncé. Wszyscy idą po nie galopem, bo dobrobyt jedno, zajawa drugie i rozrywasz grę, równa się punk. Shout out dla matki, co kuma slang. Trochę rozbił się już Google Gang. Taka natura tej ziemi, co łączy też dzieli. Jest typo, co odjebał tyle, że nie da się z tego wybielić. I dalej to mieli, tego nie... Smutne, smutne. Ale jeśli tak było i podjął jakby radykalną decyzję, patrząc na to, że jest sober cały czas, nie podejmuje pewnie pochopnych decyzji, tylko ma więcej czasu na kminę, jakby swoją zdrową głową, domniemam, że to była po prostu dobra sytuacja, dobra decyzja, nie? Ziemi, co łączy też dzieli, jest typo, co odjebał tyle, że nie da się z tego wybielić i dalej to mieli, tego nie zmieni tak łatwo jak koloru Feli, który to już rok, kurwa, powiedz mi przelicz. Jebać to, zaczynam nowy dzień. Nowy dzień, nowy swag, nowa szansa. Te życie, które ma... To zajebiste, ej, jak jaram się takimi bitami, które mają głębie, przysięgam, nie? To jest taki, nie wiem, głębiny taj beat, pa jak to wiesz, że... Kurwa, powiedz mi przelicz. Jebać to, zaczynam nowy dzień. Nowy dzień, nowy swag, nowa szansa. Te życie, które mam, kiedyś sen to był Grand Festival i remizę, pora wracać już. No to jest zajebiste, ten moment. Like, you know, the best of the best, nie? Pan jak to wjeżdża? Nowy swag, jebać to, zaczynam nowy dzień. A co zaczynasz? Nowy dzień, nowy swag, nowa szansa. Yeah! Te życie, które mam, kiedyś sen to był Grand Festival i remizę, pora wracać już. Przestanę godzinę zachowania kompulsywne, jechałem na ostatnie piętro, utknąłem w windzie. Pyta, gdzie jest stary szen to XD, ludzie zakon... Ej, no co, zatrzym się kurwa na chwilę, ty, bo ja nie coś się odpierdala, nie, zatrzym się. Tak, daj mi sekundę, brachu. To był Grand Festival i remizę, teraz o, pora wracać już. Przestanę godzinę zachowania kompulsywne, jechałem na ostatnie piętro, utknąłem w windzie. Pyta, gdzie jest stary szen to XD, ludzie zakładają maski, ja mam chain filter. Pyta, jaki smak, kiedy ojebałem system, mam gruby plan, ale nie myl go z piskiem, zawsze jak ruszam to... Z czym? Na ostatnie piętro utknąłem w windzie. Pyta, gdzie jest stary szen to XD. Ludzie zakładają maski, ja mam chain filter. Pyta, jaki smak, kiedy ojebałem system. Mam gruby plan, ale nie myl go z piskiem. Zawsze jak ruszam to... Ha, z piskiem. Mówi, że tu... Bo znasz to szpisku, nie? A mógłby zajebać trzy znasz szpisku, nie? Że jeszcze ona piszczy, gdy... Dobra, kurwa. Ale nie myl go z piskiem. Zawsze jak ruszam to... Ha, z piskiem. Mówi, że czuję magię do kreski. Mała, wiem co potrafi. Teraz moment dla dziewczyny, teraz moment dla dziewczyny, nie? Muzyka dla seksu, wiesz, że... Ona mówi, że czuję magię do kreski, mała. Wiem, co potrafisz robić dla atencji, mała. Na playliście mój track to jest best piece, mała. Mała, składam litery, jaki bony Shakespeare, mała. Spędziłem Sylwester w psychiatryku, spędziłem urodziny... Nie, no ej, to jest dojebane, tak szczerze... Goated to jest, tak naprawdę tyle styli, tyle flow, no nie wiem, to jest chyba z 5 razy inne flow, z 3 różne wariacje bitu, dojebane, naprawdę jest tak, nie wiem, bardzo się postarał, także bardzo się postarał, wydaje mi się, że dużo czasu tutaj było włożone, żeby przykurwić coś takiego, naprawdę, szapoba! Nie wiem, co to znaczy, chyba czapki z głów. Ale nie ma czapki, czyli mówię no cap. Składam litery, jaki bony Shakespeare ma. Spędziłem Sylwester w psychiatryku, spędziłem urodziny na odwyku. Na odwyku? Ty robisz dwa kroki w tył, a ja zaraz mam może dwa kroki do szczytu, ha. Ty robisz dwa kroki w tył, fałki referencja, ja pierdolę, oni się nienawidzą. Boże, moich dwóch ulubionych raperów się nienawidzi, no way. Spędziłem urodziny na odwyku, ty robisz dwa kroki w tył, a ja zaraz mam może dwa kroki do szczytu, ha. Spędziłem lata na trawie, piszą, że wrzuciłem bytom na mapę. Pamiętam jak brałem dwa różne tematy, by za mieszkanie jakoś zapłacić ratę. Jestem za bardzo przy ziemi, chemia w mojej głowie się... Wiecie, to jest ważne, sorry, że ten stopuję, ale to jest ważne, że jak wygrywasz, dalej pamiętasz skąd jesteś i jakby co ci towarzyszyło wchodząc na ten szczyt i dalej masz szacunek do tych czasów i nie zapominasz o tym i nie dajesz fake bolera w tych czasach, tylko mówisz głośno o tym jak ciężko było, a nie mówisz, że urodziłeś się w Lamborghini pierdolonym z patekiem na tym na nadgarstku i że byłeś już wygranym od początku, tylko jesteś humble, jesteś pokorny, mówisz o tym i nie zapominasz o tym, że kiedyś, nie wiem, musiałeś brać ratę, żeby spłacić cokolwiek, żeby móc kurwa żyć normalnie, nie? Więc jakby takie coś mega szanuje, nie? Szanuję jakby, you know, keeping it real and shit. Jak grałem dwa różne tematy, by za mieszkanie jakoś zapłacić ratę. Jestem za bardzo przy ziemi, chemia w mojej głowie się prosi odkleić. Kiedyś o tony za dużo zieleni, a teraz o tony za mało zieleni. Mimo to czysto się ceni, jak padam na mordę, to bracia dodają nadziei. W realu jest Derek, kiedy mam manię, to baby nie musisz mi... To jest realu?
ceni. Jak padam na mordę, to bracia dodają nadziei. W realu jest Derry. Kiedy mam manię, to baby, nie musisz mi sielić. Ta noc będzie heavy, Derry, ta noc będzie heavy. Żyję w murze i pierdolonych nerwach. Nie, no to jest... Nie wiem, czy to nie jest najlepszy 64, tak szczerze. Według mnie, stylowo... Wiecie, Szpaku był fajny, była emocja, była głębia tekstowa, była taka, wiesz, motywacja w ogóle, ale też totalnie coś innego według mnie. To jest tyle styli, to by się mogło nazywać 6 flow i 4 bity bars. Mogłoby tak być, no to by pasowało. Butter to! Żyję w chmurze i pierdolonych nerwach. Dobrze, że mam muzę, leci od serca do serca. Ja pierdolę, Aleszę. Ja wiem, że jakby cieszy się, że jestem, nie? Ale brachu. Przestań, nie? Bo już mi głupio trochę. Powinienem to robić, nie? Dobrze, że mam muzę, leci od serca do serca. Czysta karta, inaczej mogę przegrać. Mendelejewa na pamięć, no moja nerka. Ja jestem mega dumny z niego, także jestem mega dumny z niego, że osiąga, bo słucham go od nie wiem kiedy, bardzo, bardzo dawno. Pamiętam, jakby pierwszy koncert chyba był Google. Jeszcze całego Google Gang był pierwszy koncert. Jeden z pierwszych, no nie wiem czy to był pierwszy czy nie, ale jeden z pierwszych na pewno to był na rondzie w Królestwie, w Katowicach, który się nie odbył finalnie, bo był COVID. Byłem tam. I've been here. Byłem, śledziłem. Jakby dumnie się na to po prostu patrzy, nie? Dumnie patrzy się na ten grow, dumnie patrzy się na ten wzrost. Dumnie na pewno patrzy się na te bycie clean w tym wszystkim i nie branie gówna. No jestem dumny, kurwa, nie? Jak taki ojciec na meczu, nie? Trochę. Nie, ojciec nie, no, nie chcę, żebyście myśleli, kurwa, że jestem ten terefere perepere, nie, ale dumnie się po prostu patrzy jako słuchacz, jako fan od początków praktycznie kariery, nie, jakby zajebiście się na to patrzy po prostu. Shoutout. Serca, czysta karta, inaczej mogę przegrać. Mendelejewa na pamięć, no moja nerka. Dzięki. Dobra, ale Fausta też trzeba shoutoutować za ten beat, tak szczerze, bo taki beat przepierdolił i tyle switchy, że shoutout. Dzięki Faust i Red Bull za projekt, w końcu się mogą trochę wygadać. Yeah, lubię to. Nie zapominajcie, że żyje się tylko raz. Pozdro. To jest dobre zwieńczenie. Nie zapominajcie o tym, że macie jedno życie i nie spędźcie go na tym, żeby kurwa jąkać się za dziewczyną albo płakać o, nie wiem, o jakiś syf, który możecie zmienić 5 sekund i nie dopierdalać i nie, no i po prostu się nie dobijać, nie? Zajebiste, naprawdę mega, mega fajne, mega refleksyjne z jednej strony, jednakże, wiecie, w momencie, gdy myślimy o kawałkach refleksyjnych, z drugiej strony myślimy, ja tak przynajmniej mam, myślimy i patrzymy na nie przez pryzmat czegoś, co mogłoby nie brzmieć, powiedzmy, jakoś tak zajebiście i nie wybrzmiewać jakoś bardzo specyficznie, patrząc na stylistykę beatów i stylistykę flow, a tu było i to, i to. No nie, no to jest kompletny numer dla mnie, nie? Tak szczerze, bo i były tu różne flow, były switche beatów, które bardzo lubię, była refleksja, były wersje, które są w stanie wejść wam do głowy. No mi tu nic nie brakuje, realnie jakby nic mi nie brakuje w tym kawałku. Nic mi nie brakuje w tym kawałku, według mnie najlepszy 64 to jest pod względem na pewno kreatywności. Wiesz, że dużo to powie, że Szpaku pewnie lepsze, bo niektóre osoby lubią taką muzykę, wiesz, że im powie ktoś dosadnie coś i w ogóle. Szpaku też jakby nie można go dyskredytować w ten sposób, bardzo fajno miał, ale tutaj pod względem jakby styli, pod względem flow, pod względem jakby różnorodności, co ważniejsze, plus warstwy tak naprawdę emocjonalne i takiej prywaty, którą rzucił, takiej spowiedzi i autorefleksji na traku, no tutaj było wszystko według mnie, nie? Jakby tutaj niczego nie brakuje. Nie wiem, czy dałoby się cokolwiek lepiej zrobić tutaj, szczerze, nie wiem, by kurwa kutasem wymachiwać i skakać, nie? Przed kamerą, myślę, że wtedy byłoby jeszcze lepiej, ale ogólnie to konkret, no konkret, nie, no musi to wejść na Spotify, żebym sobie mógł posłuchać, nie, jakby wiecie, o co chodzi indywidualnie, no według mnie to jest najlepsze, nie? Według mnie to jest najlepsze, ale nie ma co dyskredytować Szpaka. Szpaku też dał mega, mega dobrą rzecz i jakby... Według mnie są totalnie dwa inne gatunki i ostatnio miałem taką rozmowę, ale wywiadzik z ziomalem i on mnie właśnie pytał, co cechuje dobry kawałek. Ja mu powiedziałem, że nie ma zasady na dobry kawałek w tych czasach. Jest tyle styli, tyle korzeni, tyle gałęzi tak naprawdę. W ogóle jestem taki głupi, nie? Ja w ogóle tak ciężko myślę, że ja nie wiem, nie pamiętam słowa gałęź i mam tutaj drzewo za oknem. Patrzę na drzewo i mówię, ty gałęź, bez kitu. Nieważne. Tyle gałęzi, te odłamów tak naprawdę muzyki, że teraz tak dużo rzeczy cechuje dobry kawałek, że nie jesteś w stanie dać jednej mikstury na to, nie? Więc jakby uważam, że to są dwa totalnie inne kawałki stylistyczne.
I ten tutaj bardziej mi się podoba, bo ja bardzo lubię takie eksperymenty, switche, inne bity, inne flow i w ogóle takie keeping you updated, dopaminka i w ogóle, więc dla mnie to jest coś pięknego, zajebista rzecz, bardzo fajnie mi się tego słuchało. Dajcie znać, co wy myślicie o tym, odpowiedzcie na pytania, które padły w trakcie odcinka i dzięki, że oglądaliście, dzięki, że jesteście, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że macie jedno życie, tak jak Olek powiedział na końcu i nie spędźcie go zamartwiając się, bo zaraz się obudzicie, jak będziecie mieli 34 lata, żadna dupa nie będzie was chciała i będziecie mieli dziecko i już nic nie zrobicie w swoim życiu i wszystkie wasze marzenia legną w gruz... Nie, dobra, pierdolę, bo w sumie można marzenia spełniać... Dobra, już nieważne. Trzymajcie się. Pozdro.